prezydentem. Ministerstwo Rolnictwa chce ułatwić polskim gospodarzom zatrudnienie zagranicznych pracowników. Resort apeluje także do Polaków o solidarność z rolnikami i zaangażowanie się w pomoc im m.in. przy tegorocznych zbiorach. W rolnictwie każda para rąk przyda się do pracy. Były lata, że ja miałam wyłącznie Polaków do pracy, ale niestety praca u mnie jest praca krótka, to jest praca sezonowa. Więc kto dostał pracę w innym zakładzie, w hotelach, w pizzerii, bo mam nieraz kontakt jeszcze z tymi ludźmi, którzy u mnie z Polski pracowali, no to wolą taką pracę, bo pracuję cały rok. Teraz pani Elżbieta bez pracowników ze wschodu nie wyobraża sobie funkcjonowania w swoim sadzie. Zamknięcie granic i obostrzenia sanitarne, m.in. wymóg 14-dniowej kwarantanny, mogły sprawić, że w rolnictwie zabraknie rąk do pracy. Wprowadziliśmy ułatwienia bardzo ważne dla rolnictwa dotyczące pracowników za wschodniej granicy. Poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Te ułatwienia to m.in. zniesienie 14-dniowej kwarantanny. Pracę w polu przy zachowaniu zasad sanitarnych będzie można rozpocząć już w pierwszym dniu pobytu. Rolnikom pomóc mogą także polscy pracownicy. Apelując, odnosząc się do solidarności i społecznej, i tej ludzkiej, o to, żeby ci Polacy, którzy z różnych powodów nie świadczą w tej chwili pracy, czy są bezrobotnymi, bez ustalonego prawa do zasiłku, czy też są młodzieżą zarówno szkół średnich, jak i uczelni wyższych, żeby rozważyli w swoich wyborach, szczególnie teraz, letnich, wakacyjnych, możliwość świadczenia pracy przy zbiorach dla rolników. Wsparcie w tym zakresie deklaruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zmobilizowani. Powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia, aby przede wszystkim pomóc polskim rolnikom. Polscy rolnicy zobligowani są do pokrycia kosztów przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa u ich zagranicznych pracowników. Jednak resort rolnictwa zapewnia, że ci gospodarze, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, nie zostaną pozostawieni sami sobie.